odcinku z Minecrafta, z mojego prywatnego save'a. Jak widzicie, my tutaj już się ładnie błyszczymy, świecimy, bo sobie enchantowałam moim zbrojem. No nie jest najlepsza, bo to żelazo, niestety. I te narzędzia żelazne, nawet enchantowane, są tak beznadziejne. Zobaczcie, jak mam siekierkę już zniszczoną, a dopiero co tak naprawdę ją sobie zrobiłam i ścięłam tylko trochę drzew. U nas się wiele nie podmieniało, bo dawno nie grałam. Żeby coś tak robić konkretniej, trochę w magazynie się pozmieniało. Może tak, tutaj zmieniłam drzewo, bo w pierwotnym planie też było takie akacjowe drzewo. Znalazłam sadzonki, bo znalazłam sawannę. Sawannę z taką małą wioską, która niestety była do niczego, że tak powiem delikatnie. Beznadziejna ta wioska, bo nic jej nie było oprócz tak naprawdę marchewek i ziemniaków i buraków, które sobie tutaj już posiałam. Jak widzicie, moja farma troszkę się zmieniła. Teraz wygląda tak. Ona jeszcze będzie inaczej wyglądała, ale na razie taką prowizoryczną zrobiłam. O, już mamy tutaj marchewki, widzę. Ziemniaczki. Tutaj nam pszenica rośnie. Pszenica strasznie długo rośnie. Czekam, aż mi się właśnie wyrówna. I co jeszcze się zmieniło? Tutaj na zewnątrz to raczej już nic. Wejdźmy sobie może do magazynu. Ale oczywiście nie wiem, o co chodzi, ale jak włączam nagrywanie, to zawsze, ale to zawsze moja myszka się po prostu zacina. I ja tego nie rozumiem. I to tylko jak włączam nagrywanie. Zwykle nie mogę tu wleźć. Halo. Wpuśćcie mnie. Trzeba iść do magazynu. O. W magazynie tutaj się niewiele chyba zmieniło. Tutaj nic nie robiłam, jak widzicie. Jeszcze nie mamy sufitu, bo nadal nie wiem, z czego zrobić ten sufit. Myślę, że go zrobię, zaraz wam pokażę, z czego. Z tego. Magma blok to się chyba nazywa. Bo już tutaj zrobiłam taki. Jak schodzimy sobie tutaj. O, tutaj jeszcze schodów nie ma. Tu będzie portal, ale zniknęły mi. Zniknęły. Gdzieś musiałam posiać. No jak to się nazywa? Jakie mam dzisiaj zaniki pamięci? Co to było? O rany. No nie pamiętam. Nieważne, wiecie, o co chodzi. To czarne mi zniknęło i brakuje mi dwóch klocków. Także też tutaj mamy właśnie enchanting, też jeszcze schodów nie zrobiłam. Taki jeszcze nieskończony, też zrobiłam taki magmowy sufit. On mi tutaj w sumie nie pasuje za bardzo. Możliwe, że go wymienię na coś innego, ale ja po prostu nie mogę się zdecydować na jakiś budulec. Tam też coś będzie, nie wiem, może zrobimy kowadło albo coś w tym stylu. A tymczasem dzisiaj, jako że nie udało mi się znaleźć nic ciekawego, w sensie żadnej pustyni ze świątynią ani innej lepszej wioski, to się dzisiaj zajmiemy innymi rzeczami, a mianowicie zajmiemy się dzisiaj kopaniem. Chciałabym mieć diamenty. Właśnie, nazbierałam sobie kwiatków, bo po drodze mijałam las kwiatowy. To sobie nazbierałam kwiatków, żeby później sobie móc enchantować. Boże, co ja gadam? Enchantować kwiatkami, ty jesteś niepoważna. Żeby móc je później robić wystrój. Tak, na zewnątrz. Łódkę zostawię. Łóżko sobie wezmę, lawę. Nie potrzebujemy tam lawy, ale lawę sobie zebrałam, żeby... Lawy sobie zebrałam, żeby właśnie wykopać sobie tego czarnego, co ja nazwy zapomniałam. Masakra, jaki zanik pamięci. No dobra, co my potrzebujemy? Idziemy kopać, więc potrzebujemy... Siekiera nam potrzebna? Nie, nie sądzę. Pozbądźmy się tych rzeczy, co nam są niepotrzebne. Łopata może się przydać, jedzenie jak najbardziej. Weźmiemy sobie też żelazo, żeby robić kilofy. Mamy tutaj stół do robienia. I zrobimy sobie wiaderko jeszcze jedno. O, i pochodnie, muszę zrobić więcej pochodni, tak. Koniecznie. Więc jeszcze trochę drewna by się przydało na patyki. Tutaj nie widzę. Ale przynosiłam jakieś drewno ze sobą, jak pamiętam. O, tu jakiś stary kilof, to wykorzystamy go. Niech już sobie będzie. Jak widzę, mam też drugi miecz z szerokim ostrzem, ten ma niezniszczalność jakieś, ale w sumie nie widzę żadnej różnicy. One są takie beznadziejne, ja już chcę diamentowe wszystko. Tak bardzo bym chciała już mieć wszystko diamentowe. Wydawało mi się, że patyki w drewno. Ja tutaj przyniosłam trochę drewna. Więc sobie zaraz zrobimy więcej pochodni. Mamy tylko 45, a ja lubię mieć jasność.
No może z połowy. O. I pięknie. Po prostu pięknie. Weźmiemy sobie na wszelki wypadek. No. I jestem gotowa, moi drodzy, na wyprawę. Prawie. Bo jeszcze wodę muszę wziąć. Z góry. No i przygotujcie się właśnie dzisiaj na odcinek z kopania. Będziemy kopać, szukać surowców i... No i tyle. Dzisiaj nic więcej nie planowałam, bo chciałabym znaleźć diamenty, więc lecimy. Aha, jeszcze sobie tylko wezmę tarczę moją. Jak ją znajdę w tym bajsku, jeszcze nie zrobiłam z niej porządków. Może jestem ślepa. Czy widzicie gdzieś tarczę? Bo ja nie... Gdzie ją posiałam? Czy ja nie mam tarczy? Naprawdę? Jak się robiło tarczę? Czekajcie. Zrobimy sobie nową i tyle. Idziemy na dół. Tutaj, na dół. Idziemy na dół i będziemy zaraz kopać. Ja już tam zaczęłam ten tunel właśnie. Zejście do swojej kopalni przyszłej, tak? A czemu tu jest na dwa, to ja nie wiem. Mamy tu poziom? Który? 11. Czyli perfekt. Perfekcyjnie. Ostatnio na kanale było dużo Minecrafta, ale takiego serwerowego. Pokazywałam mój serwer z Karlą, co już tam zbudowałyśmy sobie. Jeśli nie widzieliście i jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam, bo fajne rzeczy tam były. I co jeszcze było? Był jeszcze parkour, mój pierwszy parkour w życiu też z Karlą. Bardzo nieudany. I myślę, że już więcej parkoura nie będzie u nas, o nie. No, może tutaj zaczniemy kopanie. Zróbmy sobie, o, taki odstęp i w tę stronę idźmy. Chociaż tam są potwory i lawa, widzę. Czy to jest dobre miejsce w ogóle na tunel? No, także zapraszam was serdecznie właśnie do oglądania tamtych również odcinków z Karlą. Bo się fajnie bawiłyśmy. Wchodzimy tu. Jezus, jest... No wodo! A nie jestem gotowa, żeby tam iść. Zaraz będę drzeć się, bo tutaj są jakieś potwory. Będą... Diamenty! Okej. Okay. Więc tak. Warto było. Warto było tu iść, tylko muszę się uzbroić w miecz. Nie tak, nie tak. Co ty robisz? Ale nic tu nie widzę. Boże, ja coś zjem, bo zaraz coś mi zaatakuje i będzie taka. I co ja tam jeszcze chciałam powiedzieć? A to słyszę baśki. Czemu mi nie pokażą w ogóle, co to jest za rodzaj potwora? O, hello! Aleście oblesia na tych teksturach. Boże, ja i walka w Minecrafcie. O, tu więcej baszczełek. Może być to coś nie pająki, okej? Patrzcie w ogóle, jaki ten miecz jest beznadziejny. Tak. Przestańcie mnie bić. Co teraz? Patrzcie, jak ja długo ją w ogóle biję. Tak, jeszcze mi się myszka zacięła w tym momencie, zdanie. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Tak, miałam kopać tunele, ale nadarzyła się okazja. To sobie tutaj troszkę, patrzcie, emeraldy. W sumie ja nie wiem, do czego są emeraldy potrzebne. Możecie mi powiedzieć, czy warto je w ogóle zbierać i co ja mogę z tego zrobić. Bo nie wiem, jak się zbiera, ale nie wiem, to jest do jakichś... czy to jest do jakichś mikstur eliksirów, coś w ten deseń? Jak wiecie, to dajcie znać, chętnie się pod szkołę. No i proszę, mamy pięknie oświetlone. Mogę schować tam tarczę. Pięknie wyglądam, pięknie. Ja sobie zrobię screena. Kilo. No, weźmy ten zwykły. Wykopiemy sobie żelazko.
A najlepsze biaksy na koniec, oczywiście. Niestety nie udało mi się zrobić kilofazę szczęścia. Więc trudno. Ale to nic, będą diaksy, to się potem będę martwić o takie enchanty. A chciałam sobie już enchantować coś, ponieważ szkoda mi było mojego levela. Bo jak widzieliście, miałam chyba 40 któryś level. Zresztą nadal mam wysoki. Nie zużyłam wszystkiego. I bałam się, że zginę, jak wyruszałam w podróż, albo że właśnie mnie coś zabije, albo że spadnę po prostu, czy wpadnę do lawy, bo ile razy już wpadałam na początku samym do lawy, jak kopałam kwarc w Netherze. Także wiecie, chciałam już wykorzystać ten level. Przynajmniej... przynajmniej zbroję mam fajną i już się czuję tak bezpiecznie, mimo że niestety, jak widzieliście, nadal trudno jest zabić te baśki. W ogóle dostałam jakieś kości i jedną kość. Żal. Tyle ich tam było i dostałam jedną kość. Jestem oburzona. O, tutaj będzie może lepszy screen. Dobra, koniec ze screenami, kupimy dalej bąbiel. I co ja jeszcze chciałam mówić? Aha, chciałam was zaprosić na moją grupę. Bo ostatnio widzę, że przybywa mi trochę subów. Trochę. Pojawiają się nowe osoby i myślę, że nie każdy wie, że mam na Facebooku swoją grupę. Link oczywiście w opisie. Tam wrzucam zawsze posty z informacjami, czasami pytam was o coś, więc polecam, bo chciałabym, żebyście byli bardziej aktywni, nie ukrywam. Jest was 489, jak dzisiaj patrzyłam. To jest całkiem niezła suma, muszę powiedzieć, jak na taki mały kanał. No ale z aktywnością to tak nie... No tak nie bardzo, szczerze powiem. Nie jestem zbytnio zadowolona. Nic! Boicie się, nie wiem, czy wy się boicie odzywać, czy co? Także piszcie komentarze, piszcie co myślicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Dawajcie mi rady, jakieś pomysły. Ja jestem naprawdę otwarta i chętnie przyjmę wszystko. Naprawdę. Ostatnio też pojawiły się jakieś nowe odcinki z innych gier, takich inniejszych, tak. Inne odcinki z inniejszych gier, tak bardzo umiem mówić poprawnie. Także no. No i miło by byłoby wiedzieć, czy wam się to w ogóle podoba, czy wy chcecie w ogóle to oglądać. No bo wiecie, ja nagrywam to, co lubię. Ja nagrywam to, co lubię, ale no nie musi nam się to wszystko podobać. Każdy ma różny gust i tak dalej. Chciałam trochę odpocząć od Simsów, no bo niestety no, troszkę mam ich dosyć. Tej dwójki, tych moich serii starych. A nie chcę znowu zaczynać nowych serii z dwójki, no bo bez sensu nie kończyć ciągle jednego i ciągle zaczynać coś nowego. Wiecie, o co chodzi. A też ostatnio byłam chora. I też mi się kompletnie nic nie chciało robić. Ja chyba stąd przyszłam, co? Nie. Dobrze, dobrze, idziemy. Myślę, że właśnie zrobię sobie tą całą jaskinię. Wykopiamy te diaksy, które udało nam się znaleźć i pójdziemy sobie już na dwór. Może rozmnożę jeszcze krowy na koniec i pozbieram warzywka. Zbiorę pole. Szczęście, tutaj nie było dużo potworków. Ale widzę, że tutaj jest sporo jaskiń będzie, bo już widzę te potworki po bokach. Więc można się tutaj śmiało kopać i przeszukiwać wszystko. Czy ja emerald wykopię tym? Wykopię. Nice. To sobie jeszcze weźmiemy tutaj węgiel. Tego węgla to naprawdę jest mnóstwo. Ale to się zawsze przydaje, bo ja lubię stawiać pochodnie. Ja lubię, jak jest jasno po prostu. Już tak mam. No i mam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek takich skopania podoba. No bo co można robić w Minecraftie, jak nie kopać, albo budować, no. No nie oszukujmy się. Mogę robić też jakieś wyzwania, ale no nie wiem. To chyba i tak bez znaczenia, bo i tak tutaj coś robię, i tak coś robię. Dla mnie tutaj wszystko jest wyzwaniem, żeby przeżyć. Żeby mnie pająki nie zjadły. To dopiero jest wyzwanie. Dobrze. No i myślę, że jeszcze coś pojawi z Minecrafta z Karlą. Na pewno coś nagramy razem. Planujemy też otworzyć serwer dla widzów, także wiecie. Miejcie się na baczności, nie dacie dnia ani godziny. Chyba będziemy już wychodzić powoli. Długo tu nie byłam, ale wiecie.
nie chcę was też znowu zanudzać cały odcinek kopaniem. Więc sobie zejdźmy teraz tutaj pod jaksy nasze. A wiecie co ja zrobiłam? Dobrze, że to jest takie małe, bo nie oznaczyłam sobie nawet wejścia, a ja zawsze muszę oznaczać wejście, bo inaczej nic nie da. Są diamenciki. Diamenty. Mało ich jest, ale nic. Ważne, że w ogóle nam się trafiło. Dobrze, że tutaj zajrzałam. No. No za wiele tego nie ma. Ale to nic. Zabrałam tylko trzy, nie? Mhm. Tylko trzy. No trudno. Tutaj zaleję to pomalam. Właśnie dlatego zawsze noszę ze sobą wiaderko. Polecam. A ja sama się tego nauczyłam od... na tych. Ja dzisiaj mam takie zanieki pamięci. Ja naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. Ta seria się nazywa Minecraft na obcasach, tak. Oglądam Magdalenę, Marię, Monikę, uwielbiam. Więc sporo się uczę od niej takich fajnych tipów, żeby mi się grało lepiej, bezpieczniej. Tak. No dobrze, tutaj sobie zamkniemy, tak, na wszelki wypadek. No i co, biegniemy teraz na górę. Wykopuję te. Wykopuję. Bo nie lubię zostawiać surowców. No, tak jakoś mam, że lubię mieć wszystko wykopane. A tunele to sobie chyba porobię już sama. Poszukam więcej wiatrów i tak dalej. Wiecie. Żeby nie było tyle tego kopania znowu. Pamiętać, żeby oświetlać, bo mi się tutaj teraz jakieś dziadostwo zespełni i co? Tutaj lawę słyszę. Z boku jest. W ogóle ja wam mogę pokazać za chwilę, gdzie ja byłam. Bo odeszłam tak daleko, że wracałam chyba stamtąd godzinę. Naprawdę, to masakra jakaś. Ale, bo właśnie niestety zrobiłam sobie tak, że nie mam tutaj, nie włączyłam opcji, bym mogła korzystać z kodów. O, proszę, dzień dobry! Tyle szczęścia! A, dobrze jest zaglądać dziurki. O, i widzicie? Zobaczcie, jak mi się szybko ten kilo enchantowany kończy. Po prostu jakaś masakra to jest. O, dobrze, że miałam fuksa, że mi ten diament nie spłonął. Dla mnie? Ale jak to? Dobra. I tak jestem zadowolona, bo się nie spodziewałam, że tutaj znajdę diamenty. Zamykamy oczywiście. I o czym ja mówiłam, bo wyskoczyłam z tym kilofem i już zapomniałam. Aha, że jak ja daleko odeszłam od domu. Tak. Szukałam właśnie jakiejś pustyni ze świątynią albo wioski takiej fajnej, żeby coś w niej znaleźć, bo w tej, co znalazłam, to nie było żadnej skrzynki, żadnego kowala i w ogóle była lipa. Jedyne, co znalazłam, to atakujące mnie zombie, które wyskoczyły nie wiadomo skąd. I prawie zawału dostałam. Także fajnie, nie? Nie polecam. Zaraz wam pokażę na mapce zresztą, jak daleko mnie wywiało. I niestety nic nie znalazłam. I już wiem, co wam mówiłam. Mówiłam wam, że nie włączyłam sobie przy tworzeniu tego świata opcji używania kodów. I nie mogę się właśnie teleportować, dlatego... bo ta mapka ma opcję, że mogłabym się teleportować. Tak na szybko, wiecie. Więc jakbym sobie nawet szukała coś daleko, to łatwiej byłoby mi po prostu wrócić. Ale niestety. Musiałam się męczyć sama z powrotem. No jest to trochę uciążliwe, powiem szczerze, bo ja widzę już, że no, mam bardzo rozległy teren i nowe rzeczy są bardzo daleko ode mnie. Znalazłam jakiś biom zimowy, jakieś... Co ja tam znalazłam jeszcze? No ten las kwiatowy, pieski tam były, koniki, różne takie rzeczy. No i niestety, jak będę chciała po to tam wrócić kiedyś, to będzie lipa.
O, króliczki też były, ale królików i tak bym nie przyprowadziła z tak daleka, bo one... No bo to jest niemożliwe. Niestety, mam nadzieję, że coś znajdę bliżej. Ja idę w złą stronę, nie? Mam nadzieję, że ja znajdę coś bliżej jeszcze, bo jeszcze w drugą stronę mogę iść. Bo nie we wszystkich stronach świata byłam. Także liczę na to, że jednak coś tutaj będzie więcej, bo już mam dosyć szukania różnych rzeczy w tak odległych miejscach. Ale jak tak płynęłam przez to morze godzinę, płynęłam, biegłam, to mi się przypomniały nasze czasy z Karolem, jak zaczynałyśmy. No a na naszym serwerze, bo my się zespołniliśmy w takim miejscu, że no totalnie dookoła same wyspy i ciągle góry, lasy i no to strasznie uciążliwe, bo jak chciałyśmy coś znaleźć, to było, nie wiem, 4000 kratek od nas, od naszego domu i pływałyśmy po tym morzu. Była jakaś masakra. No ale cóż, no, Minecraft. Minecraft. No a tutaj nie wyjdę. Co za mnie za architekt. No, także fajnie, mamy diamenty. To już mamy 12 diamentów. Fajnie, fajnie. Jestem zadowolona. Udało nam się. O dobra, dobrze, wrzucę do przepalania. Tu jeszcze nie ma węgla? O, fajnie. Tu jest fajne. Mam bałagan w tych skrzynkach niestety nadal. Ale to się posprząta. To też sobie odłożę. I teraz tak, chciałam, co ja chciałam? Zająć się krowami. Zboże to chyba mam na górze. O, a tutaj noc. A tutaj noc. Szybko do domu. Lulu. Lulu, lulu. I zaraz nakarmimy krowy i kończę odcinek, bo już trwa długo, znowu będę musiała wycinać. Chyba wam zboże tak jest mało. Będę musiała dobierać. Tak. Super. Ale widzicie, jeszcze tutaj nie wyrosło nawet. Strasznie długo to rośnie. O, i mogę przyprowadzić świnki przecież. Tak. Może na samym odcinku sobie zajmiemy się przyprowadzaniem świnek i owieczek. Widziałam gdzieś tam dalej jeszcze kurczaczki, także też sobie je sprowadzimy. Boże, te krowy już mi lagują. Rozmnażajcie się. Skosimy tutaj wodę. No, ja sobie będę tutaj kosił, skoro z wami się, moi drodzy, już żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. No, było w Minecrafcie jest co robić, ale nie zawsze jest to takie mocno ciekawe na odcinek. No, ale co ja będę gadać? Wy wiecie, z czym się powinniście liczyć, jak przeliczyłbym u kogoś Minecrafta, tak? No dobra. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was jeszcze raz do mojej grupy, link w opisie. Zapraszam również do komentowania, zapraszam do zostawiania łapek w górę. Albo w górę, jak się komuś nie podoba. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym